cześć. Słuchajcie, już od jakiegoś czasu zapowiadałem wam, że przedstawię wam mój nowy kij. Tak jak wcześniej już wam opowiadałem, korzystałem wcześniej z tych kij. O, miałem takie dwa kije. To jest Daiwa M-Cast Surf. Nie powiem, bardzo fajny kij, wiecie, ale jeden raz mnie zawiódł, bo porzucałem troszeczkę tym kijem. Udało mi się najdalej zarzucić, no jako laikowi, bo tam były, to był pierwszy mój trening rzutowy, 150 metrów samym ciężarkiem, to był hałas 130-gramowy. No to 150 metrów, to wiecie, to jest taka cyferka, która no nie jest przekłamana, bo korzystam z tych żyłek, które mają kolory, więc bardzo dokładnie podchodziłem do tego. Po wyrzucie napinałem żyłkę, żeby właśnie nie mieć jakichś, wiecie, przekłamań, bo robiłem to sam dla siebie, te zawody rzutowe, więc chciałem po prostu się sam nauczyć, jak najlepiej rzucać, więc naprawdę no, tym, nazwijmy to, czarnym kijem rzucałem 150 metrów. I bym pewnie dalej nimi operował, gdyby nie jeden mały szkopuł. Przed zawodami w Dębkach Norda Cup, które się odbyły teraz w sobotę, poleciałem do sklepu tak gdzieś mniej więcej 5 dni przed tymi zawodami, w poniedziałek chyba, o, w sobotę były zawody, ja w poniedziałek poleciałem do sklepu, żeby wziąć po prostu drugi taki sam kij. Wziąłem wtedy kołowrotek Quicka, ten, który tutaj mamy, bo tam wcześniej miałem Quantuma 660 do tamtej wędki, starej, nazwijmy to tak, ale to były identyczne dwa wędziska. Wziąłem, przyleciałem na plażę, dwa razy rzuciłem i mi się złamał kij. Złamał się przy obciążeniu 120 gram, one wytrzymują do 200. Złamał się środkowy element w zasadzie w połowie, więc perfidnie coś musiało być na rzeczy, coś nie tak z tym kijem. On poleciał do producenta, a w sklepie Red w Wejherowie na chybcika załatwili mi drugi kij. Tutaj też muszę podziękować chłopakom, a szczególnie panu Witkowi, bo no, wiecie, nie dał mi mocno tego odczuć po kieszeni. Załatwił mi kij Cormorana Seacore Competition X, dokładnie tak się nazywa. Wiem, że tam wcześniej był jakieś C z końcówką C. No ja mam tego X-a, tego niby najlepszego, co w moich rękach niekoniecznie oznacza, że on jest, że będzie, wiecie, the best, super, bo ja jeszcze nie umiem aż tak mocno dobrze rzucać, powtarzalnych rzutów aż takich nie mam. No ale tamtym wykonuję rzuty 150 metrów, samym ciężarkiem podejrzewam, że tym na pewno dalej rzucę. Słuchajcie, no w tym sklepie od tego super człowieka, ja dostałem go za 400. W internecie patrzyłem, że no chodzi gdzieś tak za 600-650 zł, więc no naprawdę ja go wyrywałem bardzo tanio. Jeżeli chodzi o kij, czym on się różni od tamten Dave'y? Na pewno jest cieńszy, bardzo dobrze się go trzyma. Już tamten, już mówiłem wam, że się trzyma bardzo dobrze w ręku, leży bardzo dobrze w dłoni. Ten jeszcze lepiej można złapać, jeszcze mocniej można nim wymachiwać. Na pewno jest sztywniejszy od tamtego, także ewentualnie z holowaniem ryby może być troszeczkę już problem. Bo tak jak pewnie wiecie, czym kij dalej zarzuca, tym gorzej z tym holowaniem tej ryby, on jest po prostu bardziej sztywny, więc nie ma coś z niczego, zawsze jest coś kosztem czegoś, ale jak dla mnie rewelacja, no za tą cenę to już w ogóle, wiecie, jest super sprawa, także no ten kij mi kosztował 400 zł, w porównaniu ten M-Cast kosztował 250, więc no tutaj no jednak trochę więcej trzeba było wsadzić, ale no ale już widzę na tych zawodach, wiecie, w Dębkach troszeczkę rzucałem tym kijem, jeszcze nie jestem przyzwyczajony, ale już widzę, że leci dalej niż tym M-Castem, także jest dobrze, dzisiaj troszeczkę porzucam, pewnie w jakichś tam kolejnych wejściach, jak będę wam tam opowiadał o innym sprzęcie, troszeczkę wam jeszcze poopowiadam, jak to się tutaj sprawuje. Ten kij ma też jeden mały minus, taki mój może mały minus, który ja wynalazłem. W M-Caście można tą pierwszą przelotkę dużą chować, w tym niestety nie schowamy, a producent, ten pokrowiec, który daje do tego Cormorana, on, ten pokrowiec jest taki szyty bardzo, można powiedzieć, na miarę, i schowanie tego środkowego elementu z tą przelotką
no jest dosyć ciężkie. Trzeba naprawdę tak troszeczkę, że ta przelotka ciężko wchodzi po prostu. Także tam no mógł producent troszeczkę dać więcej luzu w tym pokrowcu i to by dużo lepiej wchodziło. Ale no ogólnie, wiecie, kij jest ładny. Też ma fajną prezencję. Szkoda, że nie mam dwóch takich kij, bo jakbym miał dwa, no to wtedy jednak mimo wszystko się no lepiej człowiek uczy i zarzucać, i człowiek lepiej to wszystko czuje. No w tym momencie mam dwa takie same kołowrotki, więc już jest dobrze. No przydałoby się mieć dwa takie same kije, żebym mógł po prostu mieć te rzuty celniejsze, bardziej powtarzalne i żebym za każdym razem jak rzucał mógł się bardziej wczuwać w to, a w tym momencie mam dwa różne kije, one mają różne ugięcia, różne, wiecie, ciężary wyrzutowe, bo ten ma aż do 300, tamten ma do 200, ten ma do 300, więc no jednak mimo wszystko troszeczkę inna praca jest tych kij. Ale jestem bardzo zadowolony, dzisiaj troszeczkę sobie połowię, także mam nadzieję, że powtórzę rekord z poprzedniej wizyty we Władysławowie, kiedy to było 6 dorszy i 2 flądry, no może by się dzisiaj udało mi to jeszcze raz powtórzyć, a dzisiaj jestem troszeczkę z innej strony, nie wiem czy to tam będzie widać, nie, kołowrotek zasłania, tam w tle mamy latarnię morską, więc jestem już nie między zjeżdżalnią we Władysławowie a portem, tylko między zjeżdżalnią we Władysławowie a polami namiotowymi tutaj, jak się wyjeżdża z Władysława w stronę Chłapowa. Także troszeczkę się przemieściłem, tutaj zdecydowanie mniej osób jest, zdecydowanie te warunki są tutaj takie bardziej łaskawe, bo nie wieje aż tak mocno wiatr. Dzisiaj, tak jak widzicie, morze jest takie dosyć płaskie, więc nie ma co się spodziewać jakichś mega rezultatów. No ale za to pogoda dopisuje i będzie bardzo przyjemnie się dzisiaj łowić. Także żegnam Was, Michał, chyba z najlepszej roboty pod słońcem. Cześć!